Ano? Jesteśmy sobie na Onion Fair. Lećcie spokojnie. Z dziewczynami. Tam gdzieś z tyłu są te dziewczyny. Zeszliśmy z tego czegoś. I normalnie mi tak niedobrze, że masakra. Dziewczyny są tam z tyłu. A idziemy ręce mami. I idziemy teraz, nie wiem gdzie, ale to jest pokaz psów też. Jest fajnie. My sweet summer's gone. She left me here with sand in my bed. She played me all night long, but I do it all over again. Ooh. My sweet summer's gone, and on my mirror she made it clear her lipstick can't be wrong. My summer, summer, my sweet summer is gone. My sweet summer is gone. Was the weather outside the day we met? Blue was the color of skies the day she left. Short was the time we had, it was the best, cause long was the night. Oh my god! Gotta do something. I like the way you try to do this. Hello, papakino, no matter what. We spent with no rest. I met her on a Friday, she left on a Monday. Wrote me a letter, said she hoped to see me someday. We had a good time, I can't deny that. You could be my sunshine every time you fly back. Cause there's another one you're loving, and I hate to see you go. My sweet summer's gone. She left me here with sand in my bed. She played me all night long, but I do it all over again. Oh, my sweet summer's gone, and all my men, she made it clear her lipstick. Dziewczyny idą sobie na to. Ja nie dam rady. Can't be wrong. My summer, summer, my sweet summer is gone. My sweet summer is gone. Yeah, she left in the morning, gone without warning. Fun while it lasted, lost in the moment. She played me real good, took me for a ride. Now she. Kotek postanowił podpić na wodę. Spragniony? Jak ci smakuje? Dzień drugi weekendu Julki. Wróciliśmy do jej domu z tego całego Onion Fair. I słuchajcie, dostałam prezent z okazji tego, że się wyprowadzam do Birmingham i jeśli coś usłyszycie, to Julka jest tam za kamerą, nie chce się pokazywać, bo jest w piżamie. Ale no, dostałam od niej kilka fajnych prezentów, bo ona lubi mi dawać prezenty. Kotełek, cześć! I tak. Dobra, pierwsze rzeczy pokażę takie, które najpierw zobaczyłam. Ferwolka. Ferwolka dostałam. Tutaj przyszedł do mnie właśnie. Cześć. Idź tam sobie. Dostałam taki body scrub razem z body butter, masłem do ciała. Które pachną kokosowo, bardzo ładnie. I w ogóle sama sobie to wybrałam, ponieważ Julka się spytała, co chciałabym. No i powiedziałam coś pachnącego, to nam by się przydało. No i mi kupiła. Oraz mydło do rąk o zapachu pomarańczowym. I do tego lotion. Niech to jest po polsku, nie wiem. Krem do rąk jakby. Lufa. Nie wiem jak to jest, myjka, czy jak to tam. Taki fajny fartuch do gotowania, do kuchni. I on wygląda jak sukienka, słuchajcie, patrzcie. No takie coś. O, i tutaj tak kokardkę ma. Bardzo fajny. Myślę, że
miło będzie mi się w tym nie gotowało. Ponieważ ja nie gotuję. Następną rzeczą, która normalnie najbardziej mnie ucieszyła z tego wszystkiego, słuchajcie, ja nie podejrzewałam, że ona mi taki prezent sprawi. Ale to jest Fujifilm Instax Mini 8 niebieski. I ja taki bardzo chciałam, ponieważ Julka ma różowy i mi się bardzo spodobał. Ja chciałam niebieski, więc mi dziewczyna go kupiła po prostu. I się tak ucieszyłam, że aż łzy miałam w oczach, bo nie podejrzewałam, że mi taki prezent sprawi. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Dlaczego masz majtki na głowie? Ja się ciebie pytam. Szukam, bo mi spodnie prześwitują. Aha, Julka zakłada majtki na głowę, żeby sprawdzić, czy jej nie będą prześwitywać przez spodnie. Dobry, dobry... Dobry sposób. Trzeba jakąś czapkę wytestować. Myślę, że będą ok, Julka, wiesz? Wyglądają spoko. Z racji tego, że się przeprowadzam i będę sobie urządzać mój pokój na nowo, Julka postanowiła mi w tym pomóc. I tak, ja nie mogę mieć tam świeczek, ponieważ w razie pożaru, no to wiecie, no nie można i bardzo mnie to zdenerwowało, ponieważ ja lubię świeczki, lubię jak one wyglądają, dają takie ciepło, jak się na nie popatrzy, to jest tak fajnie, miło, atmosfera się robi taka przyjemniejsza. No i zdenerwowałam się po prostu, więc poszłyśmy razem do Range'a. I w Range'u znalazłyśmy to. To jest świeczka, słuchajcie, na baterię. Więc pożaru to ona nie spowoduje raczej. I wygląda to tak. To jest normalnie wosk. A tu w środku zamiast ognia mamy takie coś, co się buja i się świeci. Wygląda to, jakby naprawdę było to świeczką prawdziwą. Fajnie daje taki ten efekt, więc nie muszę się już martwić, że nie mogę mieć świeczki. Myślę, że będzie ładnie sobie stało to na biurku, czy na mojej półce, szafce, czy czymś tam. Zobaczymy. Kolejną ostatnią rzeczą, jaką dostałam, to są takie fajne kapcie, ręcznie robione. Juli mama mi zrobiła takie misie, fajne. Mogę nosić jako rękawiczki nawet, jak widzicie. Bardzo fajne, wygodne, powiem wam, zadziwiająco. Ja, Julki mama jeszcze robi minionki i inne rzeczy, ma swój własny sklep, sprzedaje je. O, tutaj mamy przykład właśnie, czekajcie. Tutaj mamy przykład minionka w damskiej wersji, z tymi kucyczkami. Tutaj mamy kolejnego minionka różowego. Polecam bardzo. Można zakupić w ogóle. Dam wam na dole linka do jej strony na Facebooku, jeśli jesteście zainteresowani. Robi też różne inne rzeczy. I takie mi się też potrafi. Różne. To jest jeden przykład, minionek akurat Julka ma. Ale robi naprawdę wspaniałe inne rzeczy. Żyrafy tam były, jakieś, co tam jeszcze było. Dekoracje do domu, serce. No, robi takie dekoracje jak tutaj na zdjęciu. Więcej tego możecie znaleźć na jej Facebooku, więc serdecznie was zapraszam i zachęcam do zakupu. Świetne na prezent tak w ogóle. I to by było tyle na dzisiaj. Słuchajcie, no, jeśli chcecie więcej takich vlogów, strasznie dużo ludzi było i ciężko było cokolwiek nagrać. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się to podobało. Jeśli tak, to łapka w górę. No i widzimy się w następną środę. Pa!